Mieszkańcy od lat marzyli o miejscu rekreacji w Działdowie, gdzie będą mogli spotykać się całymi rodzinami, spędzać popołudnia, weekendy. Sen się ziścił, skorzysta na tym nie jeden. Będziemy budowali zbiornik rekreacyjno-retencyjny, taki staw komunalny, który rozwiąże kilka problemów mieszkańców naszego miasta. Pierwszy to zalewanie północnej części miasta, mam tutaj na myśli ulicę Dolną, ponieważ on będzie odbierał wody opadowe i odprowadzał je bezpośrednio do rzeki Działdówki. A drugi bardzo istotny to właśnie rekreacja mieszkańców, czyli spędzanie wolnego czasu nad wodą. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. Golec orkiestra wie, co Polakom nucić. Zapowiada się obiecująco. Pomysł sięgający prawie dekady zostaje wdrożony w najbliższe plany miasta. Zrodził się projekt, który będzie mówił o budowę zbiornika, ale także budowę w pierwszym etapie takich ścieżek, no, takich dojść mostków, plaży, prawda, czyli tak zwana mała rekreacja. Oczywiście chciałem zwrócić uwagę, że budowa tego zbiornika wpisuje się w szerszą koncepcję zagospodarowania tych terenów. Chciałbym, żeby w przyszłości pełniły one rolę zielonych płuc naszego miasta. Zielone płuca Działdowa pozwolą oddychać przybyłym pełną piersią. Nie ma inwestycji niemożliwych. Działdowo na Mazurach chce stać się bardziej atrakcyjne. W końcu mniejszy nie znaczy gorszy. Prace rozpoczną się w tym roku. Mamy zabezpieczone pieniądze. Została wyłoniona firma, która ma bardzo duże doświadczenie. Jesteśmy w przededniu podpisania umowy i liczymy, że prace powinny ruszyć w czerwcu, lipcu tego roku. Natomiast termin ostatecznej realizacji tej inwestycji to jest koniec roku 2022. Także wyobraźnię czas uruchomić. W niedalekiej przyszłości miejsce zmieni się nie do poznania, a pobyt na świeżym powietrzu w odpowiednio do tego zagospodarowanym miejscu z pewnością zadziała niczym magnes na największego leniucha.